Mam dość. W brzuchu mi burczy. Przeuroczy chłopiec, taki trochę przypominający mi Kubusia Puchatka, który zawsze ma ochotę na małe co nieco. Nieustanne konsumowanie produktów żywnościowych. Dzień dobry pani. 7 kruasantów jak zwykle? Nie, dzisiaj mnie wzięło na czekoladę. Ile tabliczek? 500. Coś ci w tej bańce nie styka, stary. Młody człowiek o dużym zawieszeniu. No, z taką niebywałą konsekwencją oporny na przyjmowanie nauki szkolnej. Fantastyczny przyjaciel. No i z kolei swoimi wypowiedziami bardzo zaskakujący. Kleofasie? Paw, to jaka część mowy? Wymiotnik? A, że w sensie ten ptak? Mój tata ma obrzydliwie dużo kasy, ale nigdy się z nikim nie podzieli. Jakby się dzielił, to by jej nie miał. No, takie, powiedziałabym, dziecko konsumpcjonizmu. Porwałeś t-shirt! Nic nie szkodzi. Tata mi kupi nowy. Poprosiłem jeszcze o kapelusz kowbojski, o szklane kulki i o mini kolejkę. Miejmy nadzieję, że jest dla niego nadzieja. Mój tata pakuje takich ludzi jak ty do więzienia! Przekonany, że ma taką samą władzę i możliwości jak jego tata. Jeśli chodzi o Rufusa, to sam Mikołajek w pewnym momencie mówi do swojego ojca: zobaczysz, wezmę od taty Rufusa kajdanki i się nimi przykuję i już nikt mnie nie odkuje. Więc no, można śmiało powiedzieć, że jest to chłopiec, który opiera się na wielkiej sile i bohaterstwie swojego ojca, milicjanta. Aresztuje nas pan przepana? Nie, nigdy nikogo nie aresztowałem. I widzisz? I co ci powiedziałem? Nigdy nikogo nie aresztował! Powtórz, co powiedziałeś! Oj, Rufus. Masz jakąś sprawę, synku? Dzisiaj szkoła zamknięta, nie ma lekcji. Pewnie w przyszłości jakiś profesor, naukowiec, uczeń, który kocha się uczyć. Za wszelką cenę chce mieć czerwony pasek, chociaż wszyscy wiemy, że w dorosłym życiu nie wiadomo, po co to jest. Wyjąć karteczki. Niezapowiedziany test. Genialnie!